Czasami człowiek doświadczy mroku tak intensywnie, że potem nic już nie jest nawet podobne do tego, jakim było przedtem. Jakby zauważam pewne wydarzenia w moim życiu, które miały miejsce, stanowiły jakby kolejny punkt, kolejny level wtajemniczenia. Doświadczyłem mroku, który mnie upgrade'ował na wyższy poziom. Znów. Powód nie był jeden, to było współbrzmienie dźwięków, akord doskonały. A punkt kulminacyjny był po prostu epicki. Jeżeli oczywiście taki nastąpił, bo być może ten mrok, który mnie spowija, nie odpuścił jeszcze. To jeszcze nie jest pełen obraz. Szczerze mówiąc, pewnym razem czuję się bardziej martwy w środku i coraz mniej mi zależy na moim życiu. W tym sensie, że nie myślę o przyszłości, nie myślę o marzeniach, o realizacji siebie tak dużo. Czyli można powiedzieć, że wszystko, co mogło mnie powstrzymać przed czymkolwiek, już utraciłem. Czyli nie mam nic do stracenia. Jak sobie to ubrałem w odpowiednie słowa, zrozumiałem, że jest nieciekawie. Nieciekawie. Zobaczymy, co przyniesie następne doświadczenia. Pamiętajcie, nie patrzcie w mrok zbyt długo, bo to doświadczenie. Nie pozwoli, by mrok zapomniał o was. A wolicie, żeby wam się dobrze nie przyjrzał. No to do miłego.